No i mamy ucieczkę, ale ja sobie z tej ucieczki nic nie zrobię, bo zrobimy to. Matko cholerowska, on skoczył na podłogę. Czy wy to widzieliście, co on zrobił? Dzień dobry moi widzowie, dzisiaj będziemy mieli dość ciężką misję do zrobienia. Znaczy no wiadomo, jakbym to robił sam, to byłoby o wiele prościej, no bo to wiadomo, że się inaczej działa z pająkami. Ale jak trzeba nagrywać, no to też inaczej, bo trzeba to pokazać, więc dlatego jest ciężej. Więc a to będzie dzisiaj Psanopeus cambridgei, więc no to jest pająk, on jest dosyć jeszcze mały, więc na pewno będzie biegał strasznie, więc żeby go pokazać to będzie trochę ciężko. Na pewno nam ucieknie nie jeden raz, ale to sobie poradzimy z tym, więc przechodzimy po prostu do zrealizowania tego celu. Po co? Trzeba sobie z tym poradzić. No i mamy tu już naszego Psanopeusa, zobaczcie go tutaj. No jest on wielki, no nie powiecie, że nie jest wielki. I jak na to pudełko już jest zbyt wielki, a jak zgaszę lampę, to... A nie, to nie będzie go tak za bardzo widać, ale no jest tam. Jest dosyć już ogromny, jak na ten pojemnik, więc trzeba będzie sobie go zaraz przenieść. No i zrobić mu nowy domek, a nowy domek mam już tu przyszykowany. Tutaj proszę bardzo, w tym sobie zamieszka. No to przechodzimy do wyganiania pająka. A nie. Po co go wyganiać, jak nie mamy domu? To najpierw zajmijmy się tym, a ciebie koleżko na bok. Dobra, ja tutaj żadnej filozofii nie widzę. Po prostu wsypujemy torf i kładziemy ten korek tak samo jak miała to Irminia. Więc przechodzimy do dzieła. Musimy sobie tego torfu troszeczkę tutaj wziąć. Tylko żebym znowu nie uwalił wszystkiego. Ja pierdzielę, no. Ja to jestem zdolny chłopak po prostu. Jeszcze tak raz. No i tyle wystarczy, dobra. Teraz musimy sobie wsadzić tutaj korek. Tak tu ładnie. No i to tyle, no. Zobaczcie, idealnie tu wszystko siedzi. Pięknie tam pająk se wejdzie, tu będzie mógł se chodzić. No to zobaczmy, ile syfu zrobiłem. Tadam! Bardzo piękna ilość syfu. Więc ja to zaraz posprzątam i wyciągamy pająka. No i zobaczcie, jak ładnie posprzątałem. Teraz bierzemy naszego pająka. Ale żeby on nam od razu nie uciekł, to sobie weźmiemy to, żeby jak miał uciekać, to żeby uciekł najpierw tutaj, bo mi się go nie chce ganiać potem po całym pokoju. A więc tak, dobrze, weźmy sobie troszeczkę kadr wyżej, proszę bardzo, idealnie teraz. No i teraz musimy po prostu... Jeszcze trzeba sobie przyszykować pojemnik na ewentualną ucieczkę. Dobra, mam taki, taki powinien na luzie wystarczyć. No i co? Więcej filozofii nie ma, po prostu otwieramy ten pojemnik i go wyciągamy. Prosta piłka. No czemu to się nie chce odkręcić? Dobra, odkręca się. No zobaczcie. On tu stoi. Jaki on jest przepiękny. Ej, nie mówcie, że on sobie tak sam zaraz ten wyjdzie. Ale nie, no zobaczcie te pomarańczowe nóżki tutaj. I ten odwłok teraz się wyostrza. Pięknie, dobra. No to po prostu jak on już tu jest, to będzie bardzo prosto go wygonić. Odłożę letko, żeby się nie wystraszył i nam się nie schował. Dobra. Teraz tak, oddalmy trochę aparat, bo on pewnie będzie uciekał. To żebyście mogli sobie to zobaczyć. Jaką pęsetę by użyć? No najlepiej długą, żeby nas nie upierdzielił. I więc tak, wyganiamy go. Tylko ma tu wejść do nory, to trzeba go wygonić stąd. No już by atakował i zjadłbyś, nie? Ale to nie dzisiaj, kolego, nie dzisiaj. Dobra. Pająk już jest na wylocie, że tak powiem. Ale no zobaczcie, jaki on jest piękny. No widzicie to? No ja nie mogę. No jest piękny i wielki. Dobra. To odkładamy go tutaj. A nie, nie możemy go jednak tu odłożyć, bo on zaraz nam zwieje. W sensie zwieje nam do nory. Dobra, zostawmy to tam. Kiedyś jakiś inny pająk sobie tam wejdzie. Więc teraz musimy go stąd zrzucić i zabrać ten pojemnik. No i dobrze, jak widzimy, pająk na razie nie sprawia żadnych problemów. I tak powinno być. Chociaż to wiadomo, z pająkami różnie bywa.
zależy od tego, jaki mają humor. Ten akurat ma taki dość dobry humor, z tego co widzę. Więc z nim będzie łatwo jednak. Myślałem, że będzie trochę gorzej, jakby miał jakiś taki zły dzień, ale jest git. Tylko kurde, nie mam jak go za bardzo pokazać, bo to jest wszystko białe i się odbija wszystko. Dobra, przegonimy go do torfu. O, to jest dobry plan. Dobra, mam już tutaj naszą michę z torfem. Jest dość dużo tego torfu. I teraz po prostu weźmiemy sobie tego pająka i sobie go tutaj przegonimy. Mam nadzieję, że teraz mi się nie odpali speed i nie wyskoczy nam stąd. O, zobaczcie. O, mamy go. Mamy pająka w środku. Teraz muszę go tylko tak popchać, żebyście mogli go zauważyć. No i dupa, nie zauważycie go, bo on już spyla. Ale nie spylaj mi w tą stronę. Nie wiem, czy widzicie, ale on też ma takie piękne niebieskie nogi. O, teraz może to zobaczycie. Pokażesz nogi? Od spodu? Dobra, chyba nie jest chętny. To zejdź na ziemię. Na ziemię zejdź, żebym mógł cię pokazać. No zrób to dla widzów, mordo. No, dla widza nie zrobisz? Dla widza? Proszę cię, no chodź tu. No patrzcie, widzowie, on chyba nie chce, żebyście go widzieli. Matko Boska. Wychodzi se stąd. O, pięknie się wyostrzy. No nie, no on ma nogi takie cudowne. Podnieś teraz nogę, byłoby tak pięknie. A, dobra, nie zrobi to. Widzieliście to? O, teraz, widzicie? O, ma takie cudowne te nogi. O, teraz to było widać. O, dobra, teraz było widać. No, ale na Instagramie mam to zdjęcie jego nóg. Ale jakbyś mógł... O, dobra, jest. Jest, tylko teraz popyla gdzieś. Jakbyś się zatrzymał. Idealnie. Dobra, zabieram ten aparat i możemy się mu przyjrzeć. Zobaczcie, jaki on jest cudowny. On trochę tak na zielono. Jezu, jak to się nazywało? Opalizuje, no. Opalizuje na zielono troszeczkę. Może trochę lampę zmniejszę, bo świeci zbyt mocno. O, no zobaczcie. No czy on nie jest cudowny? Jeszcze go tak odwrócę, żebyście mogli zobaczyć go przodem. No spójrzcie na te jego oczy. A odwłok też ma ładny. No, no jest ładny pająk, naprawdę. Jest kawał bestii. Znaczy no bestii, to nie jest bestia, to nie jest w ogóle agresywny pająk. Znaczy agresywny może być czasami, ale raczej to jest spokojny baranek. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo za bardzo to nie wiem, bo niektóre są spokojne, niektóre nie, no to zależy od osobowości pająka. Ale mój to jest chyba spokojny, bo ani się nie stawia, ani nic. Jeszcze możesz tak się troszeczkę przesunąć. O, co ty tak? No ale są to dość szybkie pająki, potrafią szybko biegać. Ja już raz go goniałem po pokoju, więc wiem, o co chodzi. No, ale jest słodki. Więc teraz musimy sobie go przenieść do nowego domu. A więc tak, w jaki sposób to zrobić? Najlepiej teraz wziąć po prostu to, postawić tutaj i go, tak po prostu zagonić na to, żeby wszedł. No, widzicie? No i go zaganiamy, on wchodzi. No i pająk już jest u siebie, w nowym domku. No. I to tak naprawdę wszystko. Cała filozofia, jak przełożyć pająka. Możemy mu jeszcze troszeczkę popryskać, bo wiadomo, lubi wilgotność. O, już się tam schował, to idealnie. Jednak wynurzył dupę i go popsikałem i go to zdenerwowało. Myślałem, że on tam wejdzie, ale nie wszedł i dostał po dupie. I od razu mówię, jak pryskacie wodą, to nie pryskać po pająkach, bo one tego nie lubią. Ten niestety wynurzył dupsko i mu się oberwało. No, jest troszeczkę mokry. Ale nic mu oczywiście nie będzie, ale tak się nie robi. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Teraz możemy go jeszcze trochę popchać, żeby wszedł sobie na ten korek. Żebyśmy mogli jeszcze go zobaczyć. Nie, już go nie zobaczymy. Wlazł tam. No to jak już sobie tam wlazł, to już mu nie przeszkadzajmy. Zamknijmy po prostu. Dobra, ale skoro jak już jesteśmy przy temacie psalmopeusa, to ja już tutaj widzicie, wyczyściłem ten pojemnik trochę, gdzie był ten psalmopeus Cambridge. To jak już wyciągaliśmy Cambridge'a,
i on był tu, to tutaj wrzucimy sobie teraz Psalma Paulusa Redunkusa od razu, żebyśmy już mieli to wszystko z głowy. Nasz Redunkus siedzi tu, w tym pudełku, trochę mniejszym, więc dajmy mu trochę większe. Niech ma, niech się cieszy. Więc ta sama operacja. Sobie zróbmy tak. Tu możemy sobie zmniejszyć kadry, żebyście lepiej mogli zobaczyć. Jeszcze możemy nawet troszeczkę przybliżyć. No i co, otwieramy. I gdzie jest pająk? No, pająka nie ma. A więc jak pająka nie ma, no to pająka trzeba, wiadomo, znaleźć. Ja już widzę pająka, nie wiem czy wy go widzicie. O, wychodzi tamtędy. Możemy go tamtędy wypchać. O, zobaczcie. No, wyłączcie, mamy tu nóżki. Jest to Psalmopeus Redunkus. Był jeden Psalmopeus, teraz jest drugi Psalmopeus. No. No, też atakuje, też by jadł, tylko nie ma atakowania. No kurde, wyjdziesz tak, trzymam cię. Aż by cię. Bo zaraz wyciągnę ci tego korka całego. Zobaczcie. On coś tak za bardzo nie chce współpracować z tego, co widzę. O! Mamy to. Dobra. Nasz Psalmopeus jest na wolności. Ładnie sobie skoczył. Nie, tego na pewno nie widzieliście, bo miałem źle kadr ustawiony. Ale trudno, biega sobie. I też, żebyście mogli go zobaczyć, to też przyszykuję torf. On wychodzi. No i mamy ucieczkę. Ale ja sobie z tej ucieczki nic nie zrobię, bo zrobimy to. Matko cholerowska, on skoczył na podłogę. Czy wy to widzieliście, co on zrobił? Wziął chłop, skoczył na podłogę, ja nie mogę. Aż kurde, on wszedł tam. Patrzcie to, chłop co wziął, skoczył mi na podłogę. Ja wiedziałem, że tak będzie z Psalmopeusem jakimś, ale nie spodziewałem się, że akurat z nim. Myślałem, że z nim to przejdzie jakoś spokojniej. Odsuń się od ściany, żebym mógł cię pudełkiem zamknąć. Nie. O cholera. Dobrze, że on nie wbiegł tam, bo był przypał. A więc to trzeba zrobić to jednak tak. Dobra, mamy go. To teraz przenosimy się, jak on już będzie na torfie. Dobra, w międzyczasie sobie zrobię już pojemnik tutaj dla niego. A teraz wpuszczamy go do tego torfu. A więc uwaga, czy on znowu wyskoczy i będzie biegał jak pogrzany? Aha, gdzie jest moja pęceta w tym strzale? Nie wiem, ale tu. Wyciągajmy go stąd. O! Mamy to. Zobaczmy sobie, jak on wygląda. Popatrzcie sobie chwilę na niego. A ja pójdę... O! To nie tak miało być. Popatrzcie sobie chwilę na niego, ja muszę coś załatwić. Aha, nie mogę was go z tym zostawić, bo on coś zaraz robi. Czy on znowu spierdichnie? No cholera jasna, no ja nie mogę z tym pająkiem żyć normalnie. Weźcie mi, zróbcie coś. Znowu jak nie Nandu, to teraz on będzie mi spierdzielał. A ja chcę go tylko ładnie nagrać. No gdzie jest moje pudełko? Aha, tu jest. Weźcie chłopie. No widzieliście, on wskoczył do pudełka. Mu się odpalił jakiś tryb skaka. Nie, on teraz wyskoczył z pudełka do torfu. On jest odpalony. On jest odpalony do skakania. No patrzcie to, on znowu spierdziela. No, dobra, ja nie wiem, co jest nie tak. Dobra, podnosimy to. Patrzcie, on sam wychodzi spodem. Jaki to jest wariat. Ty, no gangster. No patrzcie go. I już spyla. Nie, no koleżko. Koleżko. Nie ma tak, koleżko. Znaczy, o, żeż cholera jasna. Gdzie on jest? On tak szybko biega, że ja za nim nie nadążam z kamerą normalnie. Niby się przydał jakiś operator. Piasecki, wzywam cię na operatora w tym momencie. Nie, no on już spyla znowu.
On ją znowu spiela. Co jest? Co jest? Jak on się odpalił w ogóle? Ja nie mogę. On jest tu, słuchajcie. On jest tu dosłownie, tu. Tu. Żeby nie było znowu skoku na podłogę. Dobra. Jest tu. I teraz tak. O, dobra, mamy to. Zatrzymał się. Możemy też zmienić troszeczkę światłość. O, zobaczcie, ja sobie odepnę aparat. Miejmy nadzieję, że już nie będzie biegał. Dobra. O, zobaczcie, jak on wygląda. On ma taki zielony odwłok. Nie wiem, czy będzie to widać, ale o, nie, widać, ma zielony odwłok. No jest piękny, naprawdę. Może nie ma takich pomarańczowych nóg jak Irminia czy Cambridge, ale redynkusy też są ładne. Jest śliczny. No to teraz znowu musimy zrobić to samo co z tamtym. Czyli dajemy to i po prostu go wganiamy. Ja liczę na niego, że on wejdzie sam, dlatego będę to trzymał aparat w jednej ręce i tego pająka zaganiał drugą. Mam nadzieję, że nie ucieknie, bo jak zacznie spierdzielać, no to będę w dupie, bo nie będę miał, nie będę miał rąk do dyspozycji. Ale jest dobrze, wchodzi do góry, zobaczcie, wchodzi do góry. O, zobaczcie, jest bardzo blisko sukcesu. Mamy to. Mamy to, proszę Państwa, redunkus w domu. Cambridge w domu wcześniej. Więc teraz możemy zakończyć ten odcinek. A więc tak jak mówiłem, to już jest koniec. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało. Czy lubicie takie pająki, bo ja lubię takie, co tak wariują i biegają wszędzie, bo fajnie się to robi. Są jakieś fajne emocje, przynajmniej. Więc jest fajnie. Wiadomo, jakbym to robił sam, to by się tak nie wydarzyło, no bo bym tego nie nagrywał, to by mi nie uciekł, no a tak to trzymać kamerę i w ogóle wszystko, no to jest tragedia. Więc napiszcie w komentarzu też, jakie inne byście chcieli odcinki, czy jak macie jakieś fajne pomysły na odcinki, na filmy, to piszcie. A ja się z Wami żegnam. Siemo!